Jaapko Hoorn to prawdziwa gwiazda holenderskiego sportu gołębiarskiego. Znany jest już prawie na całym świecie. Wszędzie tam, gdzie znajdują się dobre gołębie i w grę wchodzą wielkie pieniądze, przewija się nazwisko tego hodowcy. Od kilkunastu lat bardzo aktywnie uczestniczy w lotach ze wspólnych gołębników w Chinach, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Niemczech i wielu, wielu innych krajach. Największą sławę przyniosły mu zwycięstwa odniesione w Chinach. Jego sukcesy w tym kraju są po prostu niebywałe. Dzięki swoim wspaniałym gołębiom zyskał tam olbrzymią sławę i wielkie pieniądze. Pomimo tak olbrzymich sukcesów jest człowiekiem bardzo otwartym i życzliwym. Pytamy Jaapa, jak rozpoczął on swoją przygodę z gołębiami i jakie gołębie przyczyniły się do jego spektakularnych sukcesów. Nazywam się Jaapko Hoorn, pochodzę z Holandii i zajmuję się gołębiami od 1963 roku. Hodowlę gołębi zacząłem z moim ojcem, mając 7 lat i do dzisiaj jestem całkowicie zakochany w gołębiach. Miałem wtedy gołębnik składający się z nie więcej niż 10 gołębi, co mi wtedy w zupełności wystarczało. Uczyłem się wówczas, jak je rozmnażać i jak nimi lotować. Ogólnie uczyłem się wszystkiego, gdyż trzeba dużo czasu, aby stać się profesjonalistą. W 1963 i w 64 roku mój ojciec i ja kupiliśmy kilka gołębi od braci Jansen i do dzisiaj uważam, że były to w tym czasie najlepsze gołębie na świecie. Skrzyżowaliśmy je z bardzo starą linią gołębi w Holandii z linią Stock. Gołębie z tej linii były wyspecjalizowane w lotach na długich dystansach. Ze skrzyżowania, jakie zrobiliśmy, powstała całkowicie nowa linia gołębi, linia Kohorna. Nazywamy ją też linią Stock-Jansen. Linia tych gołębi charakteryzuje się dużą prędkością lotu, bardzo szybko orientują się w terenie przy każdych warunkach pogodowych. Natomiast gołębie z linii Jansena są bardzo dobre podczas pięknej pogody. Jeśli jest piękna pogoda, wystawiamy gołębie Jansena i wiemy, że osiągną sukces. Jeśli pada deszcz albo jest mgła, a w Chinach nawet jeśli sypie śnieg i wypuszczone są gołębie Jansena, wiemy, że nie osiągną sukcesu. Nie będzie dobrych wyników. Skrzyżowanie gołębi Jansena z gołębiami linii Stock, które posiadają zdolność lotowania w każdych warunkach atmosferycznych, nawet podczas gęstej mgły, pozwoliło nam wyhodować gołębie uniwersalne o niesamowitych zdolnościach lotowych w każdych warunkach atmosferycznych. Są to najlepsze gołębie na moim gołębniku. Jest to superlinia Jansen-Stock. Moje wyniki w lotach są imponujące. W Holandii na szczeblu okręgu jestem prawie zawsze mistrzem. Na szczeblu krajowym przez wiele lat zajmowałem miejsca w ścisłej dziesiątce. Pamiętam lata, kiedy miałem 3 gołębie w pierwszej dziesiątce na poziomie krajowym w Holandii. Były to cudowne lata. Było tak w roku 1997, 98 i 99. W tym czasie zacząłem badać rynek chiński. Było to w roku 1997 i okazało się, że jest niewiarygodnie duży i prosi się o nasze gołębie. W Chinach, jak również w innych krajach na całym świecie, belgijskie i holenderskie gołębie uważane są za najlepsze. Kiedy przybyłem do Chin, byłem powitany jak gwiazda i pomyślałem, że może zrobię coś tutaj. Polubiłem ten kraj i zaczęliśmy hodowlę i lotowanie. Byłem szczęściarzem, ponieważ posiadałem gołębie, które potrafiły latać w każdych warunkach atmosferycznych. W Chinach są miejsca, gdzie jest nieprawdopodobnie zimno. W takich warunkach belgijskie lub holenderskie gołębie nie miałyby szans na osiągnięcie dobrych wyników, ale moje gołębie, linia Stock-Jansen, osiągały sukcesy. Obecnie w Chinach znajduje się bardzo wiele dużych gołębników. Są to gołębniki, które posiadają wysoką wartość pieniężną. Mówię tutaj o kwocie 2-3 milionów euro tylko z jednego lotu. Jeśli w tym samym czasie wygrasz wiele lotów, to jesteś przez wszystkich zapraszany. Chińczycy są totalnie zwariowani. W Chinach nazywają mnie inaczej niż Jaapko Hoorn. Niektórzy mówią do mnie Jaapo, a znajomi elefant, czyli słoń. Zostałem nazwany słoniem, ponieważ jestem większy niż Chińczycy. Nazwa słoń wywodzi się również od tego, że mam bardzo dobrą pamięć, rozpoznaję każdego Chińczyka, otoczenie, pamiętam, o czym rozmawialiśmy. Słoń jest więc synonimem pamięci i rozmiaru. Poprzedni sezon lotowy 2009 był dla mnie świetnym rokiem.
zostałem wybrany pierwszym mistrzem w Chinach w kategorii lotów ze wspólnego gołębnika One Love Traces. Jest to nieoficjalny tytuł, ponieważ jest wiele innych lotów ze wspólnych gołębników, a Chińczycy przeprowadzają pewien rodzaj głosowania. Zbierają wszystkie wyniki lotów, a następnie wybierają najlepsze gołębie lotowe. Wcześniej tytuł ten przypadł Chińczykowi, ale w roku 2009 oraz w 2010 przyznano go dla mnie. Czułem się zaszczycony, ale też nie ukrywałem radości z otrzymania nagrody pieniężnej. Dla przykładu opowiem Wam o moim ostatnim locie, który wygrałem w roku 2010. Było to dokładnie 3 grudnia, było zimno i to był lot z Qiwandao. Lot ten posiadał bardzo dużą pulę nagród. Wygrałem tam na dystansie 500 km przeciwko 2400 gołębiom. Średnio w locie brało udział 6 do 8 tysięcy gołębi, ale w tym locie straciliśmy dużo ptaków. Mój gołąb zwyciężył z przewagą ponad 7 minut nad drugim hodowcą. Gołąb ten jest teraz znany na całym świecie i został sprzedany na aukcji w Chinach za kwotę 40 900 euro. Był to młody gołąb lotowany po raz pierwszy w 2010 roku, ale tej kwoty sprzedaży nie da się porównać do żadnych innych realiów, żadnego rynku w Europie. Nagroda, jaką zdobył ten gołąb, to 115 tysięcy euro, a pierwszą nagrodą dla hodowcy był nowy apartament nad morzem. Jestem szczęśliwy, ponieważ jak jadę do Chin, to mogę odpocząć we własnym apartamencie nad morzem. Jest to bardzo miłe i wygodne. Generalnie zatrzymuję się w hotelach, ale teraz, kiedy mam własny apartament, to mogę robić biznes i równocześnie odpoczywać w Chinach. W moim gołębniku w Holandii posiadam obecnie 350 gołębi. Z tego mam 100 gołębi lotowych, to więcej niż wystarczająco. Nie sądzę, że większa ilość gołębi zapewni Ci lepsze wyniki, ponieważ czasami hodowcy mają za dużo gołębi i to jest dla nich zgubne. Gołębie należy obserwować, motywować, a przede wszystkim motywować je indywidualnie. Zatem każdy gołąb potrzebuje czasu. Jeśli weźmiesz więcej gołębi, to nie poświęcisz im wymaganego czasu i wyniki będą gorsze. Przede wszystkim posiadam gołębie sztok Jansen, ale pogoda w Holandii jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak w innych krajach, gdzie lotuję gołębiami ze wspólnych gołębników. Eksperymentuję więc z innymi krzyżówkami gołębi, na przykład z gołębiami z linii Kopman. Gerhard Kopman jest moim bliskim przyjacielem, dzięki temu dużo rozmawiamy o gołębiach i mam od niego najlepsze okazy. Jeden z moich klientów w Holandii, a zarazem mój przyjaciel Peter Venstra, w ubiegłym roku został ogłoszony najlepszym hodowcą gołębi lotowych w Europie. Myślę, że słusznie otrzymał ten tytuł, ponieważ Peter jest niesamowitym facetem, posiadającym dużą wiedzę o gołębiach i wspaniałe gołębie, które są odpowiednie do lotowania w różnych warunkach atmosferycznych. Ten facet chce mieć tylko najlepsze gołębie. Mam od niego synów gołębia Mr. Blue, które połączyłem z moimi z linii Jansen Stock i wypróbowałem je na lotach ze wspólnego gołębnika. Odniosły tam niebywały sukces. Zawsze szukam tego, co najlepsze i jeśli najlepsze jest to, co widzę, mówię ok. Próbowaliśmy w tym roku z moimi Stock Race i w następnym roku powinny być już wyniki. Ja jestem niecierpliwym człowiekiem. Nie czekam 2-3 lata na wyniki. Czas jest krótki. Jeśli więc wprowadzam nowe linie gołębi do gołębnika, to już w następnym roku chcę osiągnąć z nimi sukces. Jeśli wyników nie ma, to pozbywam się ich. Takim już jestem człowiekiem. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie będę żył 150 lat i w związku z tym chcę osiągnąć sukces szybko. Miałem również kilka gołębi Van Dyka, które pochodziły z linii Kopman. Jak większość ludzi może wie, że Kleine Dirk pochodziły od Golden Lady, a Golden Lady pochodziła bezpośrednio od Dirka Van Dyka. Myślę, że linia gołębi Rambo Cannibal od Van Dyka jest świetną linią gołębi, ale na dystansie około 500-600 km. Na tym dystansie są świetne, ale na dłuższym dystansie nie radzą sobie już tak dobrze. Zauważyłem również, że tutaj w Polsce niektórzy hodowcy są na dobrej drodze. Mam w Polsce wielu przyjaciół, odwiedzam wiele gołębników i wyciągam różne wnioski. Polski system lotowania jest bardzo dobrym systemem do selekcji gołębi. Loty czasami są bardzo ciężkie i długie.
W Polsce obowiązuje program od 100 do około 1000 km. Zaglądam więc do gołębników i odnajduję linie, które bardzo mi się podobają. W gołębniku Jurka Koźlika w Opolu znalazłem nieprawdopodobnie dobre gołębie i chciałem mieć młode po tych gołębiach. Obecnie krzyżuję je z moimi gołębiami i zobaczę, jakie będą efekty. Nie ograniczam się więc tylko do Holandii i Belgii, ale też szukam w innych krajach, które są na dobrej drodze. Mam również kilka gołębi z Węgier i są tam jeszcze takie rodzaje gołębi, które chciałbym mieć. Krzyżuję dużo, ale nie za dużo. Jeśli wprowadzam jakieś nowe gołębie z danej linii, to tylko 2 lub 4, ponieważ mógłbym coś przeoczyć, jeśli jednorazowo kupiłbym 20 albo 30 gołębi z danej linii. Dodatkowo w tak dużym składzie jest za dużo śmieci. Ja zawsze wybieram 2 lub 4 wyjątkowe i z nimi próbuję coś zdziałać. To jest moja metoda. Nie biorę za dużo gołębi, tylko kilka, spisuję wszystko o nich w notatniku. Będąc w gołębniku, obserwuję, jak zachowują się w rozpłodzie, czy są podekscytowane na gnieździe, czy walczą ze sobą, czy jest to gołąb, który jest nerwowy, czy też jest przyjacielsko nastawiony do hodowcy. Nie lubię zbyt nerwowych gołębi. Sport gołębiarski to dla mnie przede wszystkim hobby i gołębie w moim gołębniku powinny być przyjacielsko nastawione do mnie. Nie mogą nerwowo uciekać, kiedy jestem w gołębniku. Przez chwilę zaglądnijmy do posiadłości Japa. Posiada on kilka gołębników, w których przebywają fantastyczne ptaki. Tutaj znajduje się mój rozpłód. W tym gołębniku przebywają młode z rocznika 2011. Za tydzień zostaną wysłane do Chin. Ptaki muszą więc prezentować się wyśmienicie. Teraz jest wrzesień 2011 roku. Za 2 tygodnie przeprowadzam się do nowego domu w Friesland. Jest on oddalony o 180 km od tego miejsca. Będę miał nowy dom i nowy gołębnik. Stary gołębnik był bardzo dobry, ale to już koniec. Jak sami widzicie, nie znajduje się tutaj za wiele gołębi. Wszystkie moje ptaki poddałem ostrej selekcji i do mojego nowego gołębnika zabiorę tylko te najlepsze. Zamierzam rozpocząć nowy sezon 2012 tylko z najlepszymi ptakami o super zdrowiu. Ptaki muszą mieć białe dzioby i super oczy. Spójrzcie na ptaka, którego trzymam w ręku. Ma fantastyczne skrzydło i mocne pióra. Zabieram go do Friesland, gdzie za rok będzie moim rozpłodowcem. Jest to mój kolejny gołębnik. Za 2 tygodnie będzie już pusty, ponieważ wszystkie ptaki, jakie tu przebywają, pojadą ze mną do Friesland. Jest tu wiele super gołębi, nie sprzątam tutaj wcale. Karma leży na podłodze i wszystkie ptaki są zdrowe. Ptaki dzięki takiemu postępowaniu są bardzo odporne i nie mam problemów z żadnymi chorobami. Jak sami widzicie, gołębie prezentują się wyśmienicie. Zamierzam z nimi odnieść wiele sukcesów na nowym miejscu, dokąd je niebawem zabieram.